Halo, halo, witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Odyssey modyfikacji do gry Gothic 2. No skruka, tak się prezentuje moja postać, tak wyglądają zadania. Ostatnio pomogliśmy rodzicom, no i mamy wszystkie zadania tutaj wykonane. Dzisiaj zajmiemy się zadaniem przede wszystkim tak, złotojory, to bym chciał zrobić. No i mam nadzieję, że tutaj ogarniemy też zwoje dla Lorda André. Zobaczymy jak nam pójdzie. Tak jeszcze wygląda ostatnio zdobytek wypunek, a ja już biegnę do Jory, bo sobie z nim musimy pogadać. Hej, Boże, do Jory, do Rengaru, bo to on ukradł złoto i Jorze. Jora mówił, że ukradłeś mu złoto. O cholera. Spadam stąd. Ty, ziomek, gdzie? No już miałem nadzieję, że nie zrobisz tego, co myślałem, że zrobisz. Czyli, że... skoczysz z mostu, no bo stary, zdarzyło ci się raz już, tak podszedłem do niego, skoczył z mostu i to było bardzo głupie w jego wykonaniu, ale to zrobił, więc no nie wypada teraz go jednak trochę przypilnować. Stary, gdzie ty biegniesz? Ja wiem, gdzie ty biegniesz, bo czyściłem ten teren, bo nie powiem, raz mi tutaj wbiegł, a tutaj były kretoszczury. Zabił mi kretoszczura. Exp to exp, boli mnie to niesamowicie, więc staram się unikać takiej sytuacji, żeby jakiś NPC postronny zabił mi tutaj moje potworki. No nie, tak to nie róbmy. Dobra, przede wszystkim co, zgarniamy tutaj wszystkie ziele, które mamy. Gdzie ty biegniesz? Gdzie ty biegniesz? Powoli, powoli, spokojnie. Dobra, tam gdzieś dobiegłeś. No to zapiszemy sobie grę przed rozmową z tobą. Lepiej zapisać, bo to nie wiadomo. A, mam cię. Czego chcesz ode mnie? Ukradłeś sakiewkę Jorze, on nawet widział, jak to robiłeś. Dlatego przyszedłem, aby ci powiedzieć, że jesteś parszywym złodziejem i zasługuje na udział. Zasługuje na udział. Oto twoja połowa. A teraz puść mnie. Nie, no wszystko dawaj. Nic z tego. Oddasz mi wszystko. Postanowiłeś mnie ograbić. Dobrze, weź to złoto. A teraz zostaw mnie w spokoju. Moi drodzy, wczytałem grę, bo miałem jakieś przebicia na słuchawkach, więc to by bardzo źle brzmiało, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, okradnijmy go tutaj. No i tak, powinienem przekazać cię straży miejskiej. Powinienem przekazać cię straży miejskiej. Czego jeszcze ode mnie chcesz? Nic mi już nie zostało. Puść mnie, co? No teraz już na pewno ci nic nie zostało. Dlaczego miałbym cię puścić? W mieście nie zaszkodzi znać odpowiednich ludzi i mieć z nimi dobre relacje. Mógłbym szepnąć słówko komu trzeba. Nie mogę i nie chcę już więcej rozmawiać. Zdecyduj się. Jasne. Chcesz przez to powiedzieć, że należysz do gildii złodziei w Khorinis, nieprawdaż? Tak, jestem członkiem gildii. A to oznacza, że mogę ci pomóc szybko się wzbogacić. No, to spadaj. Spadaj. I abym cię tu więcej nie widział. Nie pożałujesz tego. Dziękuję, chłopcze. A do usług. Jeśli chcesz, możesz do nas się przyłączyć. Potrzeba nam zdolnych ludzi. Obiecuję ci, że na tym nie stracisz. No to co, zgadzasz się? A mogę nad tym się zastanowić. Wybacz, ale decyzję musisz podjąć teraz. Tak lub nie. Panie, to żadna decyzja, pewnie, że tak. Tak, doskonale. W takim razie, od tej chwili jesteś jednym z nas. Coś mam do zrobienia? O. Jak tu mogę szybko się wzbogacić? To bardzo proste. Musisz znów pójść do Jory. Wiem, że chowa złoto gdzieś w porcie Khorinis. Tylko nie wiem gdzie. Oto musisz wypytać Mołu, wykidajłe z gospody Cardiffa. Jeśli podzielisz się swoją dolą, to pokażę ci, jak lepiej obrabiać cudze kieszenie. W porcie Khorinis. Dopóki tam pełno orków, to nie jest bezpieczne miejsce. Aha. Jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje. Co chcesz mieć z tej kradzieży? Wśród innych rzeczy Jory, jest bardzo cenny złoty kielich. Przynieś mi go. Dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Powodzenia.
Nie, no spoko, na pewno tam skoczymy. Przy okazji tutaj widziałem naszego maga Darona, więc chodźmy do niego. Cześć, Daron. Co tutaj mamy? O, teleport do słonecznego kręgu. No to mi się podoba. Dobra, te ziółka to ja sobie pozbieram. Tam już na razie nie będziemy tego robić. Co mogę Daron. dla ciebie zrobić? Szukasz duchowego wsparcia. Chcesz pomodlić się do naszego władcy Innosa albo ofiarować nieco złota dla A, do naszego Innosa zakonu? tak, będę musiał się modlić. Ale najpierw, sprawy ważne i ważniejsze. Przysyła mnie Lord Andre. Muszę pilnie porozmawiać z Pyrokarem. Możesz mi dać klucz od klasztoru? Dobrze, możesz wejść do klasztoru. Ale kto może zagwarantować, że nie jesteś przebranym najemnikiem orków? Co? Jestem Roland, syn Bospera i... A, to dlatego twoja twarz wydaje mi się znajoma. No dobrze, jeśli jesteś synem Bospera, to mogę ci ufać. To znaczy, że dasz mi klucz. Tak, ale pod jednym warunkiem. Co to za warunek? Potrzebna mi twoja pomoc. Nieopodal stąd jest jaskinia, której używamy do próby ognia. Której? Od Zdecyduj czasu się. do czasu odwiedzam tę jaskinię, aby w odosobnieniu pomodlić się do Innosa. Znam tę jaskinię. A tu co, nie ma w pobliżu innej kaplicy. Jak modlisz się bez niej? Choć teraz to nie ma znaczenia, ale ci powiem. Nie chcę, aby mi coś przeszkadzało. Czy to jasne? Wszystko jasne. Mów dalej. Więc słuchaj. Ostatnio słyszałem dziwne dźwięki dochodzące z jaskini. I dowiedziałeś się, co to jest. Ktoś tam się. Nie, to byłoby zbyt ryzykowne. Od kiedy magia run została zniszczona, my, magowie, staliśmy się bezbronni przed poważniejszymi zagrożeniami. Istnieją jeszcze zwoje. Żartujesz sobie. Magiczne zwoje niełatwo teraz znaleźć, a wytworzyć jeszcze O, trudniej. to się Lord Andre nie Nie ucieszy. powinniśmy tego lekceważyć. I dlatego proszę ciebie, abyś zobaczył, co się dzieje w jaskini. No to jak? Zajmiesz się tym, czy nie? Nic innego mi nie pozostaje. Rozejrzę się tam. To wspaniale. Daj mi znać, co tam znajdziesz. Niech Innos ma ciebie w opiece. No wyjścia nie mam, nie? Opowiedz mi o Innosie. Innos, nasz wszechpotężny władca, jest światłem i ogniem. Wybrał ludzi jako powierników swojej woli i dał im magię. Mówimy i działamy w jego imieniu. Wymierzamy sprawiedliwość według jego woli i głosimy jego słowo. Powiedz mi coś więcej o klasztorze. Uczymy naszych zwolenników wszystkich form magii. Ale magia, to nie jedyna sztuka. A oprócz tego, robimy doskonałe wino. Co tu porabiasz? Po tym, jak orkowie zdobyli Khorinis, uciekłem tutaj z większością mieszkańców miasta. Teraz wspieram uciekinierów duchowo i radą. Naszym obowiązkiem jest być blisko ludzi i pomagać potrzebującym. Zwłaszcza w te trudne czasy. I dlatego sobie poszedłeś tutaj do słonecznego kręgu z dala od nich. Logic. Logic, bardzo logic. Dobra, teleportacja do. Tak, latarni morskiej. Czemu do latarni morskiej, zapytacie? No bo mam złotojory. Nie popsute, niewykonane. O, proszę bardzo, zebrałem złoto Rengaru. Więc trzeba tutaj będzie oddać Jorze. Gdzie ten? O, Jora. Oto twoje 500 sztuk złota. Dziękuję ci. Zgodnie z umową, połowę możesz zatrzymać. Dziękuję. Tu jest coś, że mogę go okraść, ale... Zlecił mi obrabowanie Jory. Według jego słów Jora ma schowek w porcie Korinis. Jako dolę z rabunku Rengaru chce otrzymać cenny złoty kielich. Da radę okraść Jorę? Da radę. Dobra, klucz do kufra Jory mamy. No to teraz z powrotem wracamy. Teleportacjone północ Korinis. Moment, i jeszcze on mi coś powiedział. Coś mi powiedział, że to ten ma. Moe chyba będzie wiedział, nie? Więc musiałeś uciekać z Khorinis. Oczywiście, jak wielu innych.
Ale chyba wiesz, gdzie Jora schował swoje złoto. Kufer, klucz do kufra mam, nie, ale... Kto tak powiedział? Rengaru. On uważa, że możesz mi o tym powiedzieć i wysłał mnie do ciebie. Przykro mi, ale nie mam pojęcia, gdzie Jora mógł schować swoje złoto. Więc nie możesz mi nic powiedzieć. Widocznie Rengaru był źle poinformowany. Niezupełnie. Ja nie wiem, ale znam kogoś, kto może powiedzieć o tym więcej. Kto to jest? Dasz mi 50 sztuk złota, wtedy się dowiesz. To za dużo. To za dużo. Wszystko ma swoją cenę. Ostatecznie, też muszę z czegoś żyć. Wszystko jest możliwe. No dobrze, ale może trochę mniej. No dobrze, daj mi 40 sztuk złota i ci powiem. Lepiej brzmi. Trzymaj. Dobrze. Pogadaj z Cardiffem. On ci powie, gdzie Jora schował swoje złoto. No dobra, jak spotkam Cardiffa, to sobie z nim pogadam, bo na razie go nie widzę. Ale to co wiem, że chcę zrobić, no to przede wszystkim, to też nie jest Cardiff, to jest Rupert, to jest jakiś Jolo Boltar. Dobra, tutaj chciałem tak, przede wszystkim trzeba pobić ścierwojady, no i udać się do tej jaskini, no bo ja wiem, gdzie ta jest jaskinia, no i tam trzeba będzie się udać. Ścierwo, ścierwojadzie, chodź tu na śniadanie, zjem twoje jaja wielkie, będę wielkim bohaterem. Dobra, chodź tu. Najważniejsze, żeby nie dziobnął pierwszy, nie? Ścierwojadzie drugi, chodź tu na me sługi, będziesz mi śniadaniem, mięsa pożywianiem. Dziobnął. Dziobnął pierwszy. Stało się. Awe. Awe, papam. No i jak krytyk wchodzi, to jest poezja, ale jak krytyk nie wchodzi, to jest gorzej, dobra. Co my tu mamy? Rośliny lecznicze, piórka i menzurka, dobra. Siema, pojedynczy. Po co mi tam więcej? Aleś jeszcze mnie tym czymś dmuchnął. Kurde, jeszcze grę sobie przyspieszyłem. Najgorzej. Najgorzej ever. Dobra. Co jeszcze możemy? A, jeszcze możemy się do Inosa pomodlić. Tu, to zróbmy to. O, Inosie wielki, czy dasz mi swą manę? A może zręczności dałbyś mi choć miarkę? Nie dał. No ale trudno, no to nie dał. To co mogę zrobić, no to jeszcze tutaj pójść i przepowiednie zgarnąć. Bo nie zgarnąłem od razu. Witam pana Błyna, widzę, że czekasz, jakby tak się patrzysz na mnie. Opowiedz mi o mojej przyszłości. Dobrze, synu odwagi. Wejdę teraz w trans. Jesteś gotowy? Ja zawsze jestem gotowy. Najemnik. On cię będzie potrzebował. Straszne morderstwo. Oko. Złowrodzy sprzymierzeńcy nadchodzą. Szukają cię. Strażnik zostanie pokonany. Ale trójka się zjednoczy. Dopiero wtedy otrzymasz, co twoje. To wszystko. Nie widzę nic więcej. Trudno. Jak nie widzisz, to nie widzisz, ale ja też coś zobaczę. Ja zobaczę, co tutaj są za pełzacze. Znaczy wiem, że pełzacze, no nie oszukujmy się. No co może być w jaskiniach, jak nie pełzacz, nie? Jakby szok byłby dla mnie, jakby było coś innego. A jest, pełzacz kopalny. Jedziemy z tym koksem. Po 15 max, no...
Powiedziałbym tak. Dobrze, jakby było lepiej. Dobrze, że jest coś. Ta jest. Dziękuję. Dobra, tu coś jeszcze mamy. Mam jakieś wielkie poletko ciemnych grzybów. Ło, panie, co tu się zadziało? Ktoś sobie zasadził po prostu. Jakiś mag. Bo ciemne grzyby to magia. No to mag, nie? No właśnie, dobra, co tu jeszcze jest? I pokrzywka. Dobra, stary, zapisałem grę. Możemy ruszać na ciebie. Musimy też uważać, no bo ja jednak mam tylko 120 HP aktualnie, więc to trochę lipa. No chodź, podejdź bliżej. No weź, daj się tutaj bić. O, właśnie, no to ty bliżej. No jest nasze rendezvous. Wyobraźni ran. Tylko, że wyobraźni, ale potem jak dostaniesz porządny wpiernicz, no to już taki na amen, nie? Jest taka... Ktoś ma bardzo realną wyobraźnię, jak to się mówi, taką... prawdziwą. No już nie wstaniesz. Sorry. Ty byś chciał już zaatakować? O ty bandyto, o ty bandyto. No to zobaczymy, jak teraz będzie ci szło. No chodź tu, ale no. No, bijemy się czy nie bijemy się? No, no. Przyszedłeś walczyć czy co przyszedłeś robić? Uniki jakieś robić? Patrz, ja nie robię żadnych uników. Tak jest, widziałeś? Żadnego uniku. Na pełnej. No właśnie, kolego, patrzcie, no tak się walczy właśnie, na pełnej się podchodzi po prostu. Ej, no stary. Bijemy się albo nie, o właśnie, nie o to chodzi, bijemy się albo nie. A nie jakieś tam robimy podchody. Dziękuję bardzo. Można się bić? Dobra, moi drodzy, save zrobiony. Można iść, tylko tak, jeden na jeden. O, zobaczył mnie gościu. O, udało się wywabić go trochę. I ciśniemy gnoja. Ta jest, pięknie siadło. Z 3.15 chyba pod rząd. O, o, tak jest. I to ja rozumiem. Dziękuję. Chodź, kolego. Time to say goodbye. No chodź tu. Weź się, no, ustaw tak, żebym mógł cię bić po prostu, bo ty za 5 krytyki wchodzą, no to jest masakra jakaś. Ale o, dobrze, dobrze. Ustaw się tak, że można było cię ciąć po prostu, nie? No, stary, weź, bo mi pół odcinka zajmiesz, jak się będę z tobą naparzał, nie? No ej, albo bijesz się, albo się nie bijesz. No solo, albo nie solo.
solo, solo. Jedziesz, stary, jedziesz, jedziesz, jedziesz z tym śledziem. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. O! W ogóle jeśli chodzi o solo, solo, no to w tym roku nasza... Oj, nie poszło nam na Eurowizji. Nie poszło! Kolego? No, podejdź bliżej, no. Nie dość, że musiałem tego umięśnionego bić na milion razy, to jeszcze ciebie. Na gołe klaty! Znaczy, ty masz gołą, ale ja też na gołe klaty! Dawaj, stary, dawaj, nie mamy całego dnia. No to jest jednak trudny poziom, no one też mają większe odporności, tak mi się wydaje. Mają większe ochrony właśnie porobione. Nie wiem, czy więcej życia mają, nie? Ale na pewno lepsze staty defensywne. Chodź tu, stary. Jedziemy z tobą. Nie, no musimy to rozwalić. Musimy to gniazdo pełzaczy po prostu tutaj rozwalić. Dowiedzieć się, co się dzieje w tej jaskini. Dlatego maga. No bo potem... No liczę na zwoje. Liczę, że nie zawiodę Lorda André. To może i awansuję na paladyna kiedyś. Znaczy już w sumie mam całkiem dobry pancerz. Już prawie paladyński, nie? Prawie. Więc nieźle. Ej, dobra. No nawet lepiej wygląda, tak mi się wydaje, że taki jest kozacki. Tylko wolałbym tą ciężką zbroję łowcy smoków, jeśli mamy 4. Łuski być powinny, bo Bezi powinien ogarnąć. Co tu mamy? Sakieweczkę. Kiepski tasak, eliksiry jakieś. Sprawdźmy, co dostaliśmy. Sakiewkę otwieramy, no i jest trochę złotka. Takie se. A co nas czeka tu? Dwa są jakieś. Okej. Dwa kozaki, tak? Ty! Albo blisko! Ta jest! Bijemy cię, bijemy, bijemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy z tym gościem, jedziemy! Jedzie, stary! Weź się tutaj, nie poddawaj, tylko dawaj, dawaj, dawaj! Jesteś mistrzem! Ty jesteś zwycięzcą! Tak! Znaczy, ja jestem zwycięzcą! A ty jesteś moją damulką! Damuleczką do towarzystwa, tak jest. I ostatni pan. Tak jest. Powoli się przybliżać. To jest mój plan. Zmusić go, żeby nie miał gdzie uciec. I cisnąć. I cisnąć. Oj, tabliczkę widzę. Tak jest. I już praktycznie cały czas go ciśniemy. Tak jest. To jest przyparcie do muru. Tak jest. Dziękuję, tak się robi interesy. Kamienna tabliczka żywotności plus 3. Dziękuję, dziękuję. Szczaw, sakiewka. Zgarniam od razu.
Może to niedużo. Może to niedużo. 50 sztuk złota, może to niedużo. No ale mnie cieszy. Dobra, teraz tu. Solo, solo. No, chodź solo, solo. Na solówę zapraszamy. Ja tu jestem dla twojej zabawy i dla swego. Ty chodź tu szybciej, no nie mam całego dnia. Przecież nie będę siedział w jakichś jaskiniach po prostu pół życia, nie? Nie po to przyjechałem na Korinis. Ale tak, przyjechałem na Korinis. Dowiedziałem się, że rodzice uciekli z miasta, ale żyją. Pomogłem matce, pomogłem ojcu. Właściwie kurde, no idealnie chyba, wszystko zrobiłem co chciałem. Teraz jeszcze tylko miasto ocalić. Jorków się pozbyć, nie? Znaczy jednoosobowa armia imienia Rolanda będzie podejmowała działania. Nie to, że Lord André ma tam kilku paladynów z sobą. Nie to, że ma trochę strażników miejskich. Nie to, że tutaj mamy maga Darona. W klasztorze siedzi jeszcze trochę magów. No i niech poprodukują zwoje i zasuwają, no. Ja bym chciał tylko jedną rzecz powiedzieć. Jakby, skoro magia runiczna nie działa, to orkowie też sobie, nie wiem, z dupy ognia nie czarują, nie? No właśnie. A skoro orkowie sobie z dupy ognia nie czarują, to kilka zwojów i powinniście być w stanie z nimi walczyć. Mamy iluś tam nowicjuszy i kilku magów w klasztorze. To jest naprawdę wystarczająca siła ognia. A w klasztorze co, żeście tylko kiełbachę kręcili? Czy tam powinniście mieć zapasy zwojów? Nie wiem. Nawet przez tych nowicjuszy kręcone, nie? Że taki nowicjusz jeden z drugim, no to mi się wydaje, że jakoś kulę ognia zwój jest w stanie ukręcić, nie? Jest czy nie? No tak, taką kulę ognia, taki nowicjusz jest w stanie... O, tam orka widzę. Oj, będzie ciężej. Jest w stanie ukręcić. No to przepraszam bardzo, czemu nie zaangażowaliście nowicjuszy, żeby wam kręcili te kule ognia? Połowa niech kręci kiełbachę. Połowa... no dobra. Jedna trzecia niech kręci kiełbachę. Jedna trzecia niech tutaj winko pędzi. No i jedna trzecia może wam zwoje pisać. No przecież kurde, nie wiem ile wy tam siedzicie w tym klasztorze, ale pirokar to ma chyba od ciski na dupie. Albo od leżyny nawet bym powiedział. Od tego siedzenia na tym fotelu. Więc trochę tych zwojów powinniście naprodukować. No to takie oblężenie klasztoru. Bo wiem, że tam orkowie są. Czy oblężenie farmy Onara. Albo całe miasto, że ci powinni tak z palcem w dupie pirokara odbić. Grę zapisałem, no bo wiadomo, ork to nie w ciemię bity przeciwnik. Nie atakuje, więc chyba chce pogadać. Stój, More. Tarrok nie chcieć z tobą walczyć. Dlaczego mnie nie atakujesz? Orkowie są wrogami ludzi. Tarrokowi sprzykrzyć się wojna. Tarrok latami walczyć w Nordmarze, w Myrtanie, a teraz w Khorinis. Dlatego Tarrok opuścić armię orków. Ja więcej nie być wróg ludziom. Dobrze. Jeśli Tarrok nie będzie moim wrogiem, to i ja nie będę wrogiem Tarroka. Tarrok się cieszyć. Człowiek naprawdę nie zrobić mi nic złego. Nie. Tego Tarrok może być pewny. Nie skrzywdzę cię. Ale okraść już chyba można, nie? O panie, poezja, nie? Co tu robisz? Tarrok szukać spokojne miejsce dla życia i znaleźć ta jaskinia. No, jaskinia nie jest taka spokojna. Pełno w niej pełzaczy. Człowiek mieć racja. Pełzacze pojawić się nagle znikąd. Atakować Tarroka. Zdaje się, że lepiej będzie, jak poszukasz sobie innego miejsca do życia. Tarrok bardzo długo szukać. Tarrok zmęczyć się. Lepiej zostać tu. Mimo pełzaczy. A skąd człowiek przyjść? Z dużego obozu. Pytasz o obóz uciekinierów. Nie, przybyłem z Albatrosa, królewskiego okrętu wojennego.
U RH Obara mało statków zostać. Większość zatopiona lub przejąć je orki. Nie możesz tu pozostać. Mak Ognia Daron często odwiedza to miejsce. Co? Mak Ognia chodzić do jaskinia. Chyba nie wiedzieć, że Tarrok tu. Tarrok musi odejść. Dobrze. Czy już wiesz, dokąd pójdziesz? Nie. Tarrok nie wiedzieć. Zwyczajnie odejść z jaskinia i to wszystko. I se polazł. No ale dobra. Niebezpieczna jaskinia zrobione. Nie chcę orka. No zresztą mamy takie zdanie. Daron chce śmierci Tarroka, ale wydaje mi się, że ten ork może mi się jeszcze przydać. To zostawię. Plan Rengaru, okej. Okay. Do Cardiffa. No ale to Cardiffa trzeba znaleźć. Banita. A, Felan jeszcze trzeba będzie odwiedzić. Ale dobra, no to najpierw maga. Do Słonecznego Kręgu. Zbadałem te jaskinie. I co tam znalazłeś? Było tam kilka pełzaczy i pozbyłem się ich. Dźwięki nie były podobne do tych, które wydają pełzacze. Więcej niczego tam nie znalazłeś. Absolutnie niczego. Oprócz kilku pełzaczy, w jaskini niczego więcej nie znalazłem. To dziwne. No dobrze. Najważniejsze, że jaskinia znów jest bezpieczna. Oto klucz do klasztoru. Moment, tylko klucz? No, teraz muszę przemyśleć, jak przepłynąć obok orków. Ty, runy jakieś nie masz do klasztoru? Runa by mi się przydała. Ale nie będzie lekko. Dobra, mam nadzieję, że ten nie zjebie za zbroję inną niż tą. Wir müssen Präsenz zeigen, also geh und hol deine Rüstung. Ja, wol. Lordzie Andre, chciałbym porozmawiać w sprawie Fellana. Fellana. W tej chwili nie wiem, kogo masz na myśli. To dawny mieszkaniec miasta, który został wypędzony za rzekomą kradzież szkatułki Lechmara. Ach tak, teraz sobie przypominam. Więc co z tym Fellanem? Chcę prosić o oczyszczenie go z zarzutów. A z jakiej racji miałbym to zrobić? Sądzę, że jest niewinny. Ktoś inny tego dokonał, a mianowicie. Zanim wyrazisz swoje podejrzenia, chciałbym wiedzieć, czy masz jakiś dowód na niewinność Fellana. Obawiam się, że nie. Więc nic nie mogę dla niego zrobić. Przedstaw mi dowody jego niewinności, a wtedy pogadamy. Ale jak mam udowodnić, że Fellan jest niewinny? Nie wiem. Ale na twoim miejscu, zacząłbym od wizyty u Lechmara. U Lechmara. Dlaczego? Może zauważył coś, co uwolniłoby Fellana z podejrzeń. Dobry pomysł. Porozmawiam z nim. Oj, czuję, że to będzie bieganie od Ajfasza do Kajfasza, nie? Czyli tak, na północ Korinis. Chwila. O! Teraz mogę go okraść. Witaj. Czego ode mnie chcesz? Nie znam cię. Mogę z nim jesteś pogadać. Jesteś jednym z nas. Ale jeśli chcesz cokolwiek wiedzieć, powinieneś porozmawiać z Nagurem. O, no to panie. Czyli to są złodzieje, dlatego nie mogę z nimi gadać. Jedziemy z tematem. Witam. Co jest? Nie mam ochoty z tobą rozmawiać. Och, znasz nasz znak. To zmienia postać rzeczy. Jak wygląda sytuacja? W tej chwili niewiele się dzieje. Ale idź do Nagura. On zawsze jest na bieżąco z nowościami. No to lecimy do Nagura. Mam tyle, ale na górze nie ma żadnych wieści, więc tutaj nic nie uzyskam, no ale przynajmniej pokradałem tych wszystkich leszczy. No i jak tutaj już dobija 15, no to głupoto by było nie wykorzystać i sobie życia nie odnowić. O Jezu, znowu ten dźwięk. Trzeba stąd spadać.
Dobra. Gdzie tutaj jest? Jeszcze Cardiffa będę musiał. Ty kto ty jesteś? Powinien być mądrzejszy. To obywatel jesteś. O Jezu, co tu się dzieje? Felan. Czemu nie doszło to do mnie wcześniej? Lemar. Nigdy. Powiedziano mi, że ktoś chciał ukraść twoją szkatułkę. Kto ci to powiedział? Nie chcę z nikim o tym rozmawiać. Niektóre rozumiesz? Problemy rozwiązują Lord Andre się mi same. O tym powiedział. Teraz ze mną porozmawiasz. Dobrze. Co chcesz wiedzieć? Widziałeś złodzieja? Nie. Lepiej uważaj, zakradł się do mnie w nocy, kiedy spałem. Więc skąd wiesz, że to był Felan? Ponieważ tak powiedział mi Gebrand. Widział, jak Felan kradnie szkatułkę i złoty talerz. Poczekaj. To jeszcze ci talerz ukradziono. Tak. Ale Felan musiał go gdzieś dobrze ukryć, ponieważ wciąż go nie znaleźli. A co Gebrand robił tak o tak późnej porze na ulicy? Nie mam pojęcia. Zapytaj go o to sam. Masz jeszcze jakieś pytania? Nie. To wszystko. Dziękuję. I tak wiesz, co o tym sądzę. Dobra, Felan, mam jakieś? Nie mam. No to co, lecimy. No i jak tam będzie dalej takie przebicie, to po prostu zapiszę grę i wczytam, bo to będzie najszybszy sposób. No, wszystko tylko plan. Nie mam przebicia. No to spoko. Gdzie jest ten Gebrand? Tutaj. Słyszałem o tobie. Czyżby? A niby od kogo? Od Felana. On mówi, że jesteś złodziejem i obrabowałeś Lechmara. Felan kłamie. Złodziejem jest on, a nie ja. A możesz udowodnić, że nie masz nic wspólnego z tą kradzieżą? Nie. A Felan może. Mam do ciebie pytanie. No, co tam jeszcze? Dlaczego tak późno wróciłeś do domu, kiedy obrabowano Lechmara? Nie mogłem zasnąć, więc postanowiłem pójść na spacer. I mam w to uwierzyć. Wiesz, w co chcesz. I nie powiem nic więcej na ten temat. Dobra, coś wymyślimy. Zaprzecza. Bezsenność, niewiarygodnie. Żona! Która to jest żona? Ty jesteś żona? O, ty jesteś żona. Mogę o coś zapytać. Możesz, jeśli to nie zajmie zbyt wiele czasu. Nie przejmuj nie się. Nie potrafi niczego zatrzymać. Dobrze. Dla siebie. Co ciebie interesuje? Sprytem miał podejść. Chciałbym kupić teraz twój złoty talerz. Mówię. Mój złoty talerz. O czym ty mówisz? Nie masz go. Och, to szkoda. Musiałem zostać źle poinformowany. No trudno. Nie wierzę w to. A byłem gotów zapłacić za niego 250 sztuk złota. Co? Ile? 250 ty. Sztuk złota. Mój mąż dał mi kiedyś no złoty talerz się. I powiedział, że mam go dobrze pilnować. Niczego jej już nie powiem. Jeśli chcesz, mogę ci go sprzedać za 250 sztuk złota. Za 200 chociaż, ty negocjuj. No dobra, mam siano, więc... Kupię talerz. Dobrze. To przecież oto on. To jest ten sam talerz? Ile on jest wart? 200, no to jestem 50 sztuk złota w plecy. Kupiłem talerz, ten sam, który Gebrand ukradł Lemarowi. Zobaczymy, co na to powie Gebrand. No dobra, no to do Gebranda teraz. Nie mogę zajmować się wszystkim. No i wpadłeś. Co chcesz przez to powiedzieć? Twoja żoneczka sprzedała mi ten złoty talerz, który został skradziony Lechmarowi. No i co teraz powiesz? Nie wierzę w to. No, czas na ciebie. No. Co teraz? Okej, okay, udowodnić niewinność. No to do Andre, nie? No patrzcie, jaką ma tej armię. Więcej ludzi niż ja sam, no to... Lordzie Andre, chcę ponownie porozmawiać w sprawie Felana. No dobrze. Czy możesz teraz udowodnić, że jest niewinny? Mogę. Ten złoty talerz, który skradziono Lechmarowi, kupiłem u żony Gebranda. Jak się znalazł u niej, skoro rzekomym złodziejem jest Felan? Interesujące. Pokaż mi ten talerz. Muszę się przekonać, czy to jest ten sam, który skradziono Lechmarowi. Oto on. Tak, to ten sam.
Niniejszy dowód przekonuje mnie o niewinności Fellana. Jupia! Więc zostanie oczyszczony z zarzutów. Oczywiście. Możesz mu przekazać, że wycofano wszystkie oskarżenia przeciwko niemu, anulowano wyrok. Dobrze. A co teraz będzie z Gerbrandtem? Przecież, jak się wyjaśniło, to on jest złodziejem. Obawiam się, że tu nic nie mogę zrobić. Gerbrandt z pewnością zaprzeczy temu wszystkiemu. Przecież u niego był ten talerz. I to go czyni podejrzanym. Ale z łatwością może oświadczyć, że po prostu kupił talerz od kogoś. Wybacz, ale dopóki nie będę miał twardych dowodów, nic nie mogę zrobić z Gerbrandtem. Chcę, abyś zwrócił talerz Lechmarowi. Zapewne się ucieszy, gdy znów go zobaczy. No, zarąbiście. Czyli tak, narobiłem się. No i tak Gerbrandt nie zostanie ukarany. Brawo, wymiar sprawiedliwości koryniński. Lemar, słuchaj, talerz mam. Znalazłem twój złoty talerz. Co? Nie musisz mnie. Ten skradziony przez Fellana. 20 sztuk złota? Nie, to nie był Fellan. Gerbrandt ukradł talerz, po czym zwalił nieładnie wszystko na Fellana. Więc to tak, cóż, to nie ma znaczenia. Niektóre najważniejsze, że wszystko zostało wyjaśnione. Czy mogę teraz odzyskać talerz? Oczywiście. Oto on. Dobrze. Co z nagrodą? W końcu musiałem wydać 250 sztuk złota, żeby dostać się do talerza. Naprawdę. W życiu bym tyle za niego nie dał. Masz tu 20 sztuk złota w charakterze nagrody. Ludzie mówią różne rzeczy. Wyciągniesz jeszcze trochę złota, albo trochę pokaleczę ci twarzyczkę. Hej, spokojnie. Dobrze. Dam ci jeszcze 30 sztuk złota. Ale więcej nie dostaniesz, choćby nie wiem co. Dobra. Niech tak będzie. Masz. Nie no, po prostu rozwój biały dzień, Fellan. Ludzie mówią różne rzeczy. Twój wyrok został uchylony. Przynajmniej 200 ekspa. Naprawdę. Tak. Lord Andre teraz wie, że jesteś niewinny. Dziękuję ci. W charakterze podziękowania weź ode mnie te mikstury. Zapewne ci się przydadzą. Powiedz, co teraz będzie z Gerbrandtem? Niestety, nie ma wystarczających dowodów, aby go ukarać za ten czyn. Cholera. Jaką mam chęć obić tę jego bezczelną mordę? Ja też. To czemu tego nie zrobisz? Za takie coś, Lord Andre z pewnością każe mnie aresztować. Wszystko jest możliwe. Masz rację. Nie można tak po prostu łamać prawa. Słuchaj, a zamiast mnie, mógłbyś obić gębę Gerbrandtowi. Dam ci za to 100 sztuk złota. O, i to brzmi lepiej. Owszem, musi dostać jakąś karę. Złożę Gerbrandtowi wizytę. Tylko nie rób tego przy świadkach, bo wtrącą się inni. Dobrze. Będę ostrożny. Mała porada. Możesz go wywabić z obozu zaklęciem strachu. Z pewnością zadziała. No coś wymyślę. Na razie chodźmy do niego. Teleportacjone do obozu Farmionara. Ale od Ajfasza do Kajfasza. Moi drodzy, zapisałem grę, tak na wszelki wypadek, bo nie wiem co tu będzie. Pogadajmy najpierw z nim. Masz pozdrowienia od Fellana. Co chcesz przez to powiedzieć? To, że teraz dostaniesz po mordzie. Czyżby? To się jeszcze okaże. Okej. Chodź stary. Na pewno cię trzeba wywabić. Jezu, jeszcze tutaj strażnik stoi. Chodź kawałeczek dalej. O, tu będzie dobre miejsce. Stary. Z czym do ludzi? Z czym do ludzi? Zresztą laskę to dobrą miałeś? Laska jak laska. Tyle, że portowa. Nie, to nie ten żart. Dobra. Coś ciekawego? Pancerz zmienię. Po co mój... mam nosić jakieś łachy, jak mam lepsze? No, wypij, bo tak nie mogę ze sobą zagadać, póki sobie nie uzupełnisz zdrowia. O, właśnie. Cholera, moje kości. Sam sobie jesteś winien.
Następnym razem będzie jeszcze gorzej. Więc na przyszłość porządnie się zastanów, jeśli ponownie zechcesz fałszywie oskarżyć kogoś o kradzież. Będę robił tak, jak zechcę, zrozumiałeś? A teraz spadaj stąd. Najwyraźniej nie masz jeszcze dość. Chłopcze, zostaw mnie w spokoju. Nic więcej nie powiem. Niereformowalny typ, niereformowalny. No ale zarobiłem 100 sztuk złota, trochę expa, laskę dostałem. Czemu nie? Dobra, gdzie jest ten felan? Stary, słuchaj, zrobiłem co mogłem, już więcej jakby nie zrobimy. Gebrand dostał to, na co zasłużył. Bardzo dobrze. Został ukarany za to, że mnie oczernił i fałszywie doniósł do Lorda Andre. Tak jest. Oto swoje 100 sztuk złota. I jeszcze raz dziękuję za pomoc. A do usług. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek, bo jest bardzo, bardzo, bardzo długi. 45-6 minut wybiło mi, przynajmniej na liczniku, z tego co widzę. Tak wygląda moja postać na chwilę obecną. Tak wyglądają zadania. Wykonaliśmy Złotojory, niebezpieczną jaskinię, Banitę i nauczkę Gerbrandowi. No to pięknie. Uczciwość popłaca, chyba tak nazwę ten odcinek. Proroctwo, proszę bardzo, i odtrutka to cały czas z nami. W przyszłym odcinku z Wojela Lord André wykonamy. No muszę wymyślić, jak przemknąć obok obozu orków. To nie będzie proste. Nie będzie. Ostatnio zdobyte przedmioty wyglądają następująco. Ja się z wami żegnam. Dzięki, że ze mną byliście. Pamiętajcie zostawić łapkę pod odcinkiem, jakiś komentarz, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. I słyszymy się w kolejnym filmie. Cześć!